Cześć, witajcie. Dzisiejszy odcinek będzie poświęcony sprzętowi albo wyposażeniu, bo może lepsza nazwa, które bardzo mnie ujęło, a które nie zdawałem sobie sprawy w ogóle i będzie dla mnie tak ważne. Powiem wam szczerze, że nagrałem już raz ten film kiedyś na bieżąco, na żywo, kiedy chciałem się wam podzielić. To było wtedy, kiedy publikowałem materiał e, zaraz po nakręceniu re reklamy e, Defendera, wówczas ten element wyposażenia, mianowicie torba Manfrotto, torba kamerowa, duża Zagrał w tym filmie, on tam uczestniczył cały czas w akcji i tam się pierwszy raz świetnie spisał. Ja na bieżąco próbowałem nagrać, ale coś się działo z dźwiękiem nie tak, musiałem przejść całą modernizację dźwięku, co zrobiłem. No i teraz mogę nagrać to jeszcze raz, dlaczego. Dlatego, że im bardziej posuwam się do przodu w różnych realizacjach, tym bardziej mi ta torba jest potrzebna i tym bardziej widzę wielkie zastosowanie dla, tych, dla tej torby, tym bardziej no, po prostu stała się nieodzowna i obawiam się, że wielu z was może być w podobnej sytuacji. Słuchajcie, takie torby kiedyś w telewizjach były bardzo duże kamery. Ja znam operatora, który mówił na taką torbę maciora. Że zabierze, Maciorę idzie w, w akcję, bo te torby były gigantyczne. Były takie z pianki w środku, a zewnątrz nylonowe gigantyczna torba w to wchodziła cała kamera. Obecnie kamery się zminiaturyzowały torby nie są potrzebne takie, a więc można używać mniejszych walizek, popakować tam sprzęt i nie ma problemu. Ale, moi drodzy, wszystko pęka, całe, cała układanka pęka. W momencie, kiedy chcecie, z nawet z małej kamery zrobić kamerę profesjonalną. Kiedy dochodzi Wam kompendium, e, kiedy, czyli Matbox, kiedy dochodzi Wam e, jakieś, dochodzą Focusy, Falcon, e, nagrywarka i inne elementy, jakaś łyżwa duża do, do statywu, nagle zestaw robi się duży, coraz większy i Samo złożenie go po podłączaniu odpowiednich kabli, zasilania do silników, zasilania do kamery, do, do nagrywarki albo monitora wszystko stanowi problem. W związku z tym, czasami dobre złożenie takiego zestawu zabiera dużo czasu. I jedziemy teraz na realizację, i nie wyobrażam sobie, bo wcześniej tak robiłem, ale obecnie. Mając tą torbę, nie wyobrażam sobie, żeby było inaczej. Składam cały zestaw, jest gotowy. Do tego mogę dołożyć dwa obiektywy, mogę dołożyć sprzęt do czyszczenia, dodatkowe akumulatory, nawet fauloki, dyski. Wszystko ląduje w torbie i wszystko zabieram w jednym kawałku gotowe do pracy na plan. I to jest niesamowita historia. Słuchajcie, e, Cine Loader, czy Cine Loader, e, w wersji. Dużej, large. E, tu nie patrzcie się, to są takie e, elastyczne gumy do mocowania statywu. Tak sobie założyłem, żeby szybciej statyw wyciągać. Duży uchwyt do noszenia, który oczywiście możecie rozpiąć. I bardzo duży pas na ramienny. Gruby, solidny pas na ramienny. Teraz tak. Moi drodzy, torba cechuje się tym, dlatego jest chyba taka niesamowita że ma tutaj fajne usztywnione, zobaczcie, uchwyty do podnoszenia. Wyciąganie z bagażnika, wkładanie do bagażnika, przenoszenie jej w dwie osoby, nawet jak będzie bardzo napakowana, nie ma problemu. Duża tylna kieszeń z tyłu na całą szerokość i duża grubsza kieszeń z przodu. W tej kieszeni macie jeszcze w środku organizery, więc można tam rzeczywiście bezpiecznie i dużo przechowywać. Tu też są dwie kieszenie. A więc cztery kieszenie po bokach. Ale najważniejsze w tej torbie jest to... Są trzy wersje. Mała, średnia i duża. A najważniejsze jest to, że ta torba jest dosyć lekka. W najcięższej wersji waży trzy z hakiem. Ale to jest ta najcięższa. Ale ona i tak jest lekka. Słuchajcie, nie ma tutaj tych takich usztywnień piankowych. Jest grube dno piankowe, tak. Ale... Cała torba jest zrobiona jako skorupa. Można w nią popukać, ponieważ tu jest o, tu są elementy ze skorupy, i tu są elementy z pianki. Natomiast to jest nie do przecenienia, to wieko. Dlaczego? Dlatego, że wszystkie operacje, zobaczcie, tu jest bardzo długi rod kamerowy, bardzo długi, on cały tu wchodzi. To jest największy rod, z jakim ja pracuję. Obojętnie, czy z kamerą, na przykład to, to akurat jest 8 jeżeli pracujemy z kamerami takimi jak Red, świetnie to wszystko pasuje, nawet z bardzo dużymi obiektywami. Taki ROD, wszystko wytrzymuje i tak dalej, i cała taka kamera dobrze złożona mieści się w tej torbie na raz. To jest świetne. Nie musimy nic składać na planie. To jest pierwsza rzecz. Ale druga, nie mniej istotna, jest to, że zobaczcie, po otwarciu to wieko się trzyma. Tu macie dwie kieszenie, a tu jedną gigantyczną. Ponieważ ta, zobaczcie, jest gruba, ta, ta cała. E, tutaj. E, to wieko jest grube, to a tu mamy na płasko, więc cała ta gruba e, powierzchnia wewnętrzna jest do wykorzystania. Zobaczcie, ja mam tu mnóstwo kabli, pod, połączeń, sprzętu do czyszczenia. To wszystko jest wypchane, ale nic nie wchodzi do torby. Czyli. Tu jak wystaje, zobaczcie kamera troszeczkę. Może nie widzicie, ale troszeczkę wystaje. To ona nic, niczemu nie przeszkadza. Mamy tu kamerę w całości. Zaraz wam pokażę jeszcze jakieś tam detale, które tutaj noszę. O, tu jest jakieś mocowanie. Tu mamy rękawice. Dobra, nieważne. Patrzcie. To, że to pod, oczywiście to można odpiąć, ale fajne jest to, że to wieko się trzyma. Czyli zobaczcie, klapiecie, otwieracie i wyjmujecie całą kamerę. Całą kamerę w całości od razu. I teraz, patrzcie, to jest fajne, że umieszczacie, zamykacie, zapinacie, wsadzacie do auta, czy gdzie tam, czy przenosicie i idziecie w inne miejsce, jesteście gotowi do, gotowi do pracy. Nie ma tego momentu składania czegoś na planie, ale co jest fajne? Fajne jest to i ta torba tak dla mnie pracowała często, że jeżeli miałem coś jeszcze dopiąć, e, tak jak tutaj, słuchajcie, zobaczcie, są niedopięte e, złączki akumulatora. Patrzcie, o podłączymy sobie zasilanie. To moi drodzy, ja to podłączanie zasilania wykonuję na tym wieku. Obojętnie, jakie macie, jaką macie kamerę, z jak ciężkim obiektywem. Słuchajcie, to wieko jest sztywne. Możecie na nim pracować, ustawić sobie tutaj sprzęt i cały sprzęt zmontować. Już tak, jeżeli byście coś musieli robić, zmienić obiektyw na przykład, to wieko tej. Torby, świetnie się do tego nadaje. Weźmiemy sobie kamerę na bok, może. O! I teraz, moi drodzy, zajrzymy do wnętrza, dobrze? Ja Wam to pokażę w ten sposób. Zobaczcie, duża, wielka przestrzeń. Te, oczywiście, elementy można sobie kształtować, układać jak się chce. Można wykorzystać całą przestrzeń, można. Najfajniejsze jest chyba ułożenie wzdłuż, gdzie można napchać różnych elementów dodatkowych. Z doświadczenia powiem Wam, że jeżeli tymi elementami są akumulatory, to lepiej tą przestrzeń nie dawać od zewnętrznej strony, gdzie jest ta grubsza jeszcze kieszeń, tylko od wewnętrznej, którą jeżeli będziecie przenosić walizkę na boku, na pasie, to ciężar będzie bliżej Was, lepiej się wtedy rozkłada ta cała masa. Natomiast to słuchajcie, że gotową kamerę po prostu wkładacie sobie niefrasobliwie do środka, zamykacie i torba jest bezpieczna. Sprzęt jest bezpieczny, torba usztywniona. Słuchajcie, co jest jeszcze fajne w tym wszystkim? Zobaczcie, tu mam gumy na statyw, tak po prostu zapiąłem, bo się łatwo wkłada statyw i się łatwo go ściąga. I co mi to daje, że statyw nie przygniecie wam zawartości wewnętrznej torby. Małe rzeczy, detale, ale działają bardzo dobrze. Słuchajcie, te takie imitacje skóry albo gumy, też może gumy bardziej, na końcach, nawet w rękawiczkach obsługujecie, otwieracie bezproblemowo. Powiem Wam, że torby Manfrotto są raczej konstrukcjami dojrzałymi i fajnymi. Natomiast do tych toreb, ja je zauważyłem na jakimś, jakimś imprezie branżowej i powiem Wam szczerze, że tak podszedłem do tego, no torba, no przecież mamy kamerę, sprzęt mamy popakowany w walizkach. No właśnie tak, ale w momencie, kiedy jedziesz na prawdziwą realizację, znacznie lepiej jest mieć całą kamerę złożoną w jednym miejscu. Jest to naprawdę niesamowite rozwiązanie. Oczywiście macie mniejsze kamery, są torby mniejsze. Aż do małej, natomiast konstrukcja pozostaje ta sama. To właśnie usztywnione wieko. Całość tej torby jest zrobiona tak, że z pełnym zaufaniem możecie cały sprzęt kamerowy na plan zabierać. I wbrew pozorom, teraz bardzo często budujemy zestawy kamerowe, które są dojrzałe, które są wyposażone w Rigi i tak dalej, w matboxy. I przenoszenie takiego zestawu w całości, na przykład w pracy dokumentalisty, e, powiedzmy, no jest nieocenione, bo zmieniamy lokalizację, wkładamy wszystko, wyciągamy na miejscu, potrzebujemy tylko statyw i tą torbę. Tyle moi drodzy. Świetna torba, bardzo polecam, bo najpierw mówię a po co torba, skoro mamy kufry, skoro mamy e, walizki, ale w momencie kiedy. Okazało się, że złożenie skomplikowanego Riga zajmuje dużo czasu. To złożenie go dzień wcześniej przed zdjęciami i posiadanie na miejscu gotowej kamery nieoceniona funkcjonalność. Polecam gorąco trzymajcie się ja z tą torbą już po prostu zostałem. Tyle, bo jest świetna.